Witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej, która zwołana została po wstrząsającej informacji o podaniu się do dymisji dowództwa operacyjnego i dowódcy w ogóle sił zbrojnych, dwóch generałów najważniejszych w Polsce, czyli szef sztabu i generał dowódca wojsk operacyjnych, podali się dzisiaj do dymisji. To jest wstrząsająca wiadomość, która właściwie obliguje nas jako przedstawicieli opozycji, jest ze mną tutaj Barbara Kamińska, do tego, żeby żądać odpowiedzi od wiceministra obrony narodowej Marcina Ociepy. Dlaczego możemy go spotkać wyłącznie na banerach reklamowych, banerach kampanijnych, a nie teraz na sztabie kryzysowym, który w ramach ministerstwa powinien pod przywództwem Błaszczaka pracować i dociekać, dlaczego w ogóle wydarzyła się taka sytuacja, w której Polska staje się właściwie w tej chwili bezbronna. Całe dowództwo ustępuje. Nie znamy dokładnie przyczyn tej decyzji, ale oczekujemy, że zostaną one jak najszybciej podane do opinii publicznej. Mamy takie domniemanie, że ta dymisja może być efektem dotychczasowego dorobku działalności politycznej PiS-u, upolitycznienia wszystkich formacji mundurowych. Dzisiaj służba w mundurze bardzo często oznacza służbę partii. Chcę z tego miejsca w obecności koleżanki złożyć takie zobowiązanie, że przede wszystkim my zapewnimy to uczucie ulgi wszystkim funkcjonariuszom, którzy dzisiaj są zmuszeni do tego, żeby grać w tą polityczną grę, a my sprawimy, że mundur będzie apolityczny, że będą żołnierze służyć konstytucji i narodowi, a nie partii. To jest nie do wytrzymania, zarówno w policji, w straży pożarnej, w wojsku, ale dzisiaj, patrząc na obraz Polski, parafrazując hasło PiS-u o bezpiecznej Polsce, możemy powiedzieć tak. Jesteśmy najbardziej zagrożeni w historii, bo wewnętrzny chaos spowodowany dzisiejszą dymisją szefa sztabu generalnego i dowódcy kolejnego generała, który właściwie zajmował się, można powiedzieć, całym naszym planem obronnym, może doprowadzić do tego, że staniemy się jeszcze łatwiejszym celem i zarówno szef sztabu generalnego i dowódca rodzajów sił zbrojnych, dzisiaj nie pełniąc swojej funkcji, de facto sprawiają, że Polska może stać się ofiarą ataku. Nie trzeba daleko się rozglądać. Wystarczy zobaczyć, co stało się w Izraelu. Wewnętrzny chaos wokół zwalczania praworządności przez tamtejszy rząd ułatwił atak Hamasu. My nie chcemy być ofiarą ataku, nie chcemy być bezbronni. Chcemy od ministra Ociepy, jeżeli jest tutaj w Opolu, bądź gdzie indziej w kampanii ze swoimi banerami, żeby odpowiedział, co się wydarzyło, jak zamierzają ten kryzys rozwiązać. A do wszystkich mundurowych służb prosty przekaz. Już po tej niedzieli będziecie mogli normalnie służyć ojczyźnie i konstytucji, a nie sztandarowi partii, bo to, co robią żołnierze i to, co robią wszystkie inne służby, powinny być tylko zapisane w konstytucji, a nie w statucie partii. Bardzo proszę, pani Barbara Kamińska. PiS zawłaszczył wszystkie obszary życia, od edukacji poprzez służby mundurowe i dzisiaj widzimy, że zawłaszczenie państwa odbija się na bezpieczeństwie Polaków. Dzisiaj widzimy, że Polki i Polacy tak naprawdę w swoich rękach, poprzez kartę wyborczą, będą mogli zadecydować o swoim bezpieczeństwie. Dlatego apeluję do wszystkich, idźmy na wybory. Musimy być krajem bezpiecznym, dobrze odbieranym we wszystkich strukturach europejskich i światowych. Bo niestety PiS wyprowadziłby nas i z NATO, i z Europy.